Lecimy dalej. Mam przewód z kupionego sprzętu. No, taką wtyczkę na pewno nie wykorzystam u nas, więc kabelek zostaje dawcą. I to nawet jest spoko, bo ten odcinek spokojnie tu sobie na tym zrobimy, ale sobie i tak utniemy troszeczkę więcej. Przewód jest, obstawiam, chyba aluminiowy. Nie wiem, czy będzie widać, ale obstawiam, że jest to chyba aluminium i to jeszcze takie cienkie, że masakra. Mamy plus, mamy minus, a to idzie do śmietnika. Teraz tak, trzeba sobie to obskurować. Możemy wykorzystać nóż. Damy sobie troszeczkę i zobaczymy, jak to się skuruje. Izolacja jest w miarę spoko. Przeciągamy sobie nożem, aż poczujemy, że trafiamy w metal. Albo troszeczkę przed. Jak widać, przynajmniej mam nadzieję, że widać, już jest to przebarwione. Co to oznacza? Że średnica przewodu była za słaba do obciążenia. Już zostało koloru. No ale w naszym przypadku to będzie tylko zegarek analogowy i nie potrzebujemy jakichś tam mega prądów. On kilka mikroamper bierze, jak mnie pamięć nie myli. No ale okej. Mamy tak. Wystarczy. Teraz sobie przygotujemy tulejki. W sumie tutaj to, co było cynowane, też uwalę. Od cynowania kawałek dalej uwalam z racji, że nigdy nie wiadomo, jak to było robione, a później niepewne połączenie może spowodować pożar. Więc warto sobie za każdym razem robić nowe połączenia. Ja nawet swoim połączeniom nie ufam. Wolę, jak robię recycling kabli, zrobić sobie na nowo. Zrobienie nowego połączenia to jest kilka sekund roboty. Co prawda traci się materiał, ale to w porównaniu do tego czasu, jaki poświęcimy, żeby dojść do tego, co jest nie tak, się opłaca. Więc jeżeli macie jakiś projekt, macie jakieś używane kable, nie jesteście pewni, to lepiej sobie zrobić na nowo. Ja tak robię z racji, że długą drogę przechodziłem, żeby dojść do tego momentu i nieraz robiłem bez narzędzi, nieraz szybko i później nie wiesz, jak to było technologicznie wykonane. I tak, mamy minus, mamy plus. I możemy sobie to zakuć. Więc idę po tulejki i lecimy z tematem. Mam tulejeczki 0,34. Zakładamy. Jest troszeczkę na ciasno, ale lepiej, żeby było za ciasno niż za luźno. Jak to zazwyczaj w życiu bywa. I mamy jeden kabelek. I zaraz będziemy kuć. Ktoś by powiedział zapewne, że można to pocynować. Zgadzam się. Dużo mniej roboty. Ale z racji, że to ma być zrobione dobrze. Może kiedyś się ten kabelek przyda, bo to taki jest wymiar dość uniwersalny. Sobie go zakuję. Będzie na przyszłość. Co prawda jakość kabla jest dla mnie nieznana. Ale myślę, że powinno być git. Trzyma, nie spada. Dlatego wolę te właśnie na kwadrat albo na sześciokąt. Ponieważ zakucie równa się trzymanie. Nieraz jest tak, że jest niby zakute, ale niestety nie trzyma. Dobra,
Zrobimy sobie tutaj z boku śmietniczek. Później sobie posprzątam. Tak, obcinaczki nie odbijają. Próbowałem coś zbyt grubego obciąć i musiałem troszeczkę sklepać, ale tną dalej. Dobrze. I tak, niebieski jako minus. Potrzebujemy taki śrubokręt. Ten chyba wejdzie. Może wyjdzie. Tu mam naszykowane wago. 4 mm. Chyba tych miałem więcej, ale powinno być 2,5, więc muszę wziąć mniejsze. Poprawiłem się. Mamy 2,5 mm. Grubszego nie potrzebujemy. I co? Zakładamy sobie na szynę. Z racji, że nie mam tutaj osłonki zamykającej, po prostu sobie to dam między moduły. I teoretycznie, jakbym to wszystko pościskał, to będzie zamknięte. W moim wypadku będzie to troszeczkę porozsuwane, ale nie szkodzi. Mały śrubokręt płaski. I to jest sprężynowe połączenie, więc dużo nie trzeba. Złapię się pod ten duży terminal. Mam nadzieję, że średnica przewodu mi złapie. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Jeżeli jest śruba wkręcona na fulla, to tam jest jakieś światełko. Wolałbym, żeby to dało radę złapać i chyba da. Busik. I sobie skręcimy. Jak zawsze wolę sobie zobaczyć, tym bardziej jak tutaj to będzie takie małe. Ktoś zada pytanie, czemu to nie zrobię pod drugą stronę, ale drugą stronę sobie zostawię na akumulatory. A tą stronę będziemy mieli tutaj na te wszystkie peryferia. No i jest spoko. Trzyma. I mamy jedną stronę. Teraz sobie zrobimy drugą stronę. Tak samo. Voltomierz to jest moje, widzimisię. Zawsze wolę wiedzieć, co się dzieje. Tym bardziej, że tych voltomierzy mi zostało dość dużo. To wolę mieć ich. Wolę je wykorzystać w końcu do czegoś. Teraz nie pamiętam, jak to tutaj było. Aha, to było chyba tak. O, sam zacisk był tu, bo tu. Teraz szczerze nie pamiętam. Okej, już pamiętam. Tak. Tu się odpycha. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Śrubokręt przeszkadza. Się otwiera. Okienko tutaj. Każda firma ma troszeczkę inaczej, ale głównie o to samo chodzi. Więc sobie wsadzę. I mamy to. To z powrotem, choć sobie mogę już rzucić bezpiecznik. Troszeczkę ich mam nakupione, bo to mam do 18650, jednoamperowy bezpiecznik szybki. W sumie się chyba zakładało tak. O, tak. I to wchodziło tu. Także jak będziemy mieli to w całości, to wyciągając, wyciąga się to również z koszyczka. No i dobra. Tak to było. To by mieliśmy. I teraz zaczynamy szykować sobie kabelki do akumulatorów. Ponieważ mamy odbiornik, teraz potrzebujemy zasilanie. Tutaj będzie podłączony voltomierz.
jeszcze będzie trzeba go jeszcze skalibrować, bo nie pamiętam, czy był skalibrowany. Mamy kable i wykorzystamy sobie, jak znajdziemy koniec. Muszę sobie pi razy drzwi określić, ile tego będzie trzeba. Czyli tyle mam do UPS-a. Zróbmy sobie zestawienie, jakby to miało mniej więcej być. Będą trzy akumulatory. To będzie sobie stało z boku. I sobie weźmiemy 1, 2, 3. Powinno być. Tu mam gdzieś narysowane centymetry. I nie wiem. Mam tutaj to zmyte już. Starło się. Zaraz to odrysuję i sobie weźmiemy jakiś pełny wymiar z tego. Poprawiłem sobie wymiarówkę. Jeszcze raz. Tak, żeby mniej więcej pasowało wszędzie i wychodzi, że to by mogło być tu od początku do końca 40 cm. I też tak to sobie zrobimy. To mamy jeden. I lecimy z tematem. Dwa. I trzy. Więc minusy mamy nacięte. Akumulatory sobie na razie odłożymy. Nie są potrzebne. Przymiarka już była zrobiona. I tak, jak mamy 40 cm minusa, nawet wychodzi, że są równe, to teraz potrzebujemy to samo zrobić z plusem. I tak samo od początku 40 i 1 kabelek spadł. I 3. Mamy kable nacięte. Biorę się za oskurowanie, czyli ściągnięcie izolacji i przygotowanie też, żeby mogliśmy sobie zarobić na bezpiecznik miejsce. Więc biorę się za cięcie, ubieranie kabli i lecimy zaraz dalej. Troszeczkę sobie już przygotowałem kabelki. Jedne strony już pokułem. Troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. I tak, teraz kolejna rzecz. Bo chcemy sobie dać te bezpieczniki. I te bezpieczniki samochodowe fajnie pasują do tych konektorków. Tak robiłem kiedyś w instalacji fotowoltaicznej. Sprawdzało się to, więc przy tym rozwiązaniu też z tego skorzystam. Można by było to inaczej zrobić, ale to jest niskobudżetowy projekt, więc zrobimy to po staremu. Teraz mamy zaciskarkę do właśnie tych konektorków. Bardzo szczerze mówiąc, nie lubię to używać, ale czasem po prostu trzeba. I teraz tak, na zakres to jest między 1,5 a 2,5, czyli musimy się zmieścić tu. Sobie to daję tak, na leniucha, żeby mi się to już trzymało w środku. I później tylko dopycham sobie kabelek, tak żebym widział, że tutaj wystaje.
i zaciskam. I mamy, tak jak firma chciała, ładnie zakute. Kiedyś się z tym bawiłem, lutowałem, ale to się mija z celem. Powiem szczerze, więcej czasu i pieniędzy na to schodzi. A tak jest powtarzalnie i bez większego problemu. Jedynie trzeba sobie przypomnieć, jak co się robi i wszystko idzie ogarnąć. Jest, jest. Zaciskamy. I tak sobie teraz pokuję troszeczkę kabelków i wracamy, jak wszystko pokuję. Bo minusy tak samo. Trzeba zrobić konektor, żeby można było założyć na terminal z akumulatora. Więc biorę się za kucie i lecimy zaraz dalej. Wszystkie kabelki sobie już zakułem. Mamy pokutę. To będzie część bezpiecznikowa. Mamy minusy zrobione. Mamy plusy i teraz tak. Na pewno się ktoś zastanawia, jak to dokładnie ma funkcjonować. A więc mówię. Mamy termokurczki. Biorę sobie termokurcze. I potrzebuję ich aż 6. Tutaj mam różne ścinki. Czasem po prostu coś tam zostaje. No, tutaj już nawet jedna wlazła w drugą. Ok. Ta nie da rady, to jest za duża, więc chyba będę musiał sobie coś dorobić. Może, że tą sobie jeszcze wezmę. I gdzieś tutaj miałem inną. O, może. Zobaczmy. Ok. Tak. Jeszcze muszę sobie minusy zrobić. Czyli potrzebuję 3 minusy. 3 minusy. Pójdą tak. Troszeczkę termokurczka zostaje wysunięta poza konektor. Także jak odłączymy, to od razu będziemy mieli zaślepione. Więc biorę zapalniczkę i zaraz lecimy z tematem.